Wiem o dronach, dużo jest informacji i dużo różnych kanałów, gdzie testują, przedstawiają i tak dalej, ale musiały wlecieć na ten kanał ze względu na to, że są one powiązane też z fotografią ślubną. Szczególnie jeśli ktoś śledzi Krzyśka Krawczyka, który no, mega sztosowe foty robi właśnie dronami, to myślę, że każdy się zastanawia, czy jednak kupić tego 3 Pro, yy, czy może jednak pójść w coś mniejszego, właśnie z serii mini. I może dwójeczka używana, albo trójka, lub trójka Pro. Więc zapraszam, myślę, że postaram się to troszkę wyjaśnić i pokazać różnice, szczególnie jeśli chodzi o mini dwójkę i mini 3 Pro. Co jest dla mnie ważne w dronie, żeby szybko się go rozkładało, szybko uruchamiało, żeby nie trzeba było się jakoś długo zastanawiać. I obecnie większość dronów wykorzystywała takiego autopilota, gdzie trzeba było tutaj włożyć swój telefon e, i e, dzięki temu. Mogliśmy latać, sterować i tak dalej. Czasem były tam jeszcze te stare piloty, takie, gdzie tu było u dołu, na przykład w Mavicach yy, 2 Pro, jeśli dobrze pamiętam, i też w erach. I jest to fajne, ale no, trzeba pamiętać, że trzeba użyć swojego telefonu i te wyświetlacze na telefonach. Zauważyłem, że nie zawsze są takie jasne, i jest to dosyć kłopotliwe. Dlatego, te nowe piloty mają tutaj wyświetlacz i dosyć fajnie się sprawdzają. I chodziło mi o sprawdzenie właśnie czasu reakcji. I mam tutaj przykładowe pod kątem samego uruchomienia. Więc, jak na przykład uruchomimy właśnie drona, zacznijmy może od mini dwójeczki. I tu jest od momentu rozłożenia. Wiadomo, że to nie jest tak super idealne, ale mniej więcej pokazuje, ile czasu trzeba od uruchomienia i pilota kontrolera, założenia telefonu, podpięcia kabelka, uruchomienia aplikacji i tak dalej. Akurat jedyny minus, że wyświetliła mi się aktualizacja właśnie podczas uruchamiania, ale szybko anulowałem i przeszedłem dalej, więc tam mogło dodać powiedzmy z dwie sekundy dodatkowo. Więc przejdźmy do tego. Więc tutaj z tym pilotem standardowym musimy tak, odpiąć kabelek, Uruchamiam w międzyczasie już tutaj oczywiście kontroler po to żeby już był włączony Podpięcie kabelka No odblokowanie telefonu bo zazwyczaj telefon jest wtedy zablokowany więc odblokowanie telefonu Dodatkowo No i teraz odpalenie drona rozłożenie drona tu akurat ze względu na to że do drona dodają takie uchwyt do Trzymania Śmigiełek więc oczywiście no tutaj Jest w zestawie więc korzystam z tego No i uruchomienie Postawienie drona w bezpiecznym miejscu. No i odpalenie aplikacji. Tak jak mówię, aplikacja już była włączona, tylko akurat ten komunikat o update. Cie. No i start, więc tutaj trzeba, że tak powiem, dać też skomunikować się i telefon. Musi, jakby aplikacja połączyć się z dronem, więc czekałem na ten komunikat. No i od razu startuje. No i dron wystartował, czyli tutaj jakieś 55-56 sekund mniej więcej zajęło. Przejdźmy teraz od razu do Mini 3 Pro. Akurat miałem pożyczony od kolegi fotografa Tomek Mranica. Dzięki wielkie za pożyczenie drona. No i przejdźmy. Tutaj też włączony stoper. I tu w międzyczasie jak rozkładam, odpalam już kontroler, po to żeby był uruchomiony. Tu nie mamy dodatkowo tego uchwytu na śmigła. Można sobie go dokupić oddzielnie. Szkoda, że DJI go nie dokłada, bo te śmigła rzeczywiście gdzieś tam w torbie się potrafią plątać. Fajny jest przycisk włączania, że nie jest on pod spodem, tak jak w Mini dwójce, więc jest to takie dosyć, wydaje mi się, wygodniejsze. Tu aplikacja jeszcze, jak widać, się włącza, więc na pewno... Jestem ciekawy, ile taki pilot wytrzymuje więc podczas reportażu ślubnego, żeby go sobie nie wyłączać, tylko na, ewentualnie mieć go cały czas uruchomionego. Ciekawe, na ile bateria wystarczyła. starczyła. Dlatego niestety nie miałem okazji przetestować. No i aplikacja się włącza. No, i startujemy. No, i zajęło to jakieś 45-46 sekund, jak dron wystartował. Oczywiście, tam powiedzmy w sekunda, dwie plus, minus, bo też trzeba mieć to na uwadze. Jak się lata? Lata się naprawdę wygodnie, i byłem ciekawy, bo akurat na dwóch reportażach miałem właśnie Mini 3 Pro, i potem wróciłem do swojego Mini 2. I jest komfort taki, że jednak ten dron. 3 Pro ze względu na to, że ma czujniki i tak wydaje się bardziej Pro. Jakoś tak bardziej człowiek czuje się bezpieczny, bo mamy te czujniki wokoło i tak dalej, więc jakoś tak takie mamy w głowie, że jest tak bardziej komfortowo. Czy jest to warte tych prawie 3000 różnicy? No to już trzeba ocenić samemu. Na pewno kontroler. Kontroler spodobał mi się. Nie ukrywam, że ten wyświetlacz robi wrażenie i te zdjęcia nawet na tym kontrolerze jak się nawet leci dronem, to dużo ten obraz jest jaśniejszy. Możliwe, że nie miałem za bardzo rozjaśnionego ekranu, akurat na telefonie, ale ten ekran też jest dużo większy od mojego telefonu. Na przykład, jest to takie, że nawet jak nam padnie bateria w telefonie, mimo że te kontrolery mogą ładować telefon, to jakoś jest to dosyć bardziej takie komfortowe, że nie musimy tego telefonu wyciągać, tylko telefon mamy do dzwonienia, to mamy urządzenie właśnie skierowane już do. Kontrolowania tutaj drona. Na pewno nakleiłbym sobie tylko jakieś szkło hartowane, żeby w razie czego tego ekranu niestety nie uszkodzić, bo na pewno jest to dosyć delikatne urządzenie. Steruje się naprawdę wygodnie. Też zauważyłem, że ten kontroler, tamten, no niestety nie mam wagi, żeby porównać, ale wydawał się troszkę lżejszy. Mimo, że ma ekran wbudowany, to ten wydaje mi się troszkę cięższy, nie wiem czy tutaj jest większa bateria, czy jakiś inaczej. Tamten wydaje mi się, że jest troszkę dłuższy więc trzymało się mi go dużo, dużo wygodniej. Co do baterii, no to już trzeba by potestować na dłuższą metę, chociaż zazwyczaj tak po jednym, dwóch zleceniach tak ładuje urządzenie. Co do samego latania, tak jak mówię, wydaje mi się, że przez te czujniki jakoś tak jest dosyć wygodniej. Przejdźmy jeszcze do Lightrooma, bo zrobiłem zdjęcie złożone z trzech zdjęć w trybie akurat nie manualnym, tylko w trybie auto. I złożone z trzech ujęć z tą potrójną ekspozycją, więc tam O1 eV jest, jest zdjęcie naświetlone, i po lewej stronie mamy z ym, mini dwójki, po prawej stronie jest z trójki. I co zauważyłem od razu Morę? Nie usuwałem jej w Lightroomie w postprodukcji, bo jakoś dopiero później zauważyłem, i jak widać od razu tutaj na drzewa nawet. Szczegółowość jest dużo, dużo większa. Jedynie po lewej stronie widzę, że ten balans mieli, mimo że był przekopiowane ustawienia, jednak jest y, troszkę to zdjęcie cieplejsze y, z mini dwójki. Patrząc na szumy tutaj, na pewno tego szumu jest troszkę więcej. Możliwe, że jakbym ekspozycję tam na przykład o jeszcze użył pięciu zdjęć, bo też jest taka możliwość, a nie trzech, to ten szum w ogóle dałoby się zlikwidować albo z większym skokiem. Więc nawet widać po tych futrakach, bez problemu. Tutaj ten napis jest widoczny, czy na przykład tutaj, jak są kasy, no to tutaj ta kasa 4, no to ja się tak domyślam, że to jest kasa 4. Tutaj bez problemu. Widać i da się odczytać, i patrząc na y, tutaj budowę areny, no tych linii jest bardzo dużo. Dlatego nie dziwię się, że tutaj ta mora się pojawiła. Na dwójce jest ona minimalna, no ale przez to, że ta ostrość nie jest taka duża. Akurat zdjęcia wyostrzone są tak samo, więc można by pewnie z ostrością troszkę nawet tutaj z trójki zjechać. I właśnie zależało mi na sprawdzeniu tych detali, i przez to, że na matryca jest większa, ten szum jest dużo mniejszy, obiektyw jest jaśniejszy. Więc może przy filmowaniu w takich zwykłych warunkach no trzeba te filtry ND nakładać. W przypadku zdjęć no to 1.7 naprawdę robi fajną robotę, bo jak jest ciemniej, tak jak tutaj dzień był pochmurny, to jednak różnica jest dosyć spora. Co do filmu, teraz kwestia czy potrzebujemy 4K w 50 czy tam 60 klatkach. Jeśli tak, no to w tym przypadku na pewno warto 3 Pro, Mini 3 Pro. Jeśli dodatkowo znaczy, filmujemy przy okazji, tak? Ja na przykład. Ja w większości tych, jeśli chodzi o filmowanie, używam quick shotów i tam jest tak, że z 4K w 30 klatkach. I mi to w zupełności wystarcza. Nie potrzebuję tutaj 50 czy 60 klatek, bo dron naprawdę fajnie, płynnie przechodzi. Jeśli ktoś lata samemu, czyli sam steruje dokładnie wszystkim i potrzebuje takiego płynnego przejścia, no to tutaj ten materiał fajnie spowolnić, więc wtedy to 4K te 50 klatek naprawdę warto dopłacić. W moim przypadku mi zależy tylko na zdjęciach. I jeszcze przejdę do porównania 48 megapikseli właśnie do trójki. Dobra, tu mamy to, więc tu przerzucimy 40 megapikseli. I tak wygląda, jeśli chodzi o zwykłe ujęcie. A tak, te 48 megapikseli, więc różnica jest. Tutaj Mora oczywiście też się pojawiła. Jedynie zauważyłem, że ten obraz jest taki bardzo. wygląda jak troszkę obraz olejny, co widać tutaj po tych postaciach. One są takie bardzo rozmyte. Więc te 48 megapikseli to jest takie. Trzeba pamiętać, że matryca dalej ma ten sam rozmiar, tak, w komórkach. Yy, więc no nie ma szału. Jedyne co ja bym wolał składać sobie te takie zdjęcia z dziewięciu ujęć to co jest tylko nie miałem akurat zaktualizowanego softu w 3 Pro w Mini 3 Pro i nie miałem tej opcji, dlatego nie chciałem tego porównywać chociaż może jest tak, że bo tutaj nawet mamy w Mini 3 Pro pionowe ustawienie gimbala więc może jest tak, że on nawet z pionowych składa. To może ktoś podpowie, kto testował. Ja akurat no niestety nie miałem aktualizacji najnowszej, ponieważ to nie był mój dron. Nie chciałem tego robić, ponieważ nie wiedziałem, czy Tomek tutaj po prostu tego nie używa, czy nie miał potrzeby aktualizować. Ale akurat w mini dwójce jest ta opcja, że możemy z dziewięciu zdjęć złożyć sobie jedno większe. Dzięki temu mamy więcej tych megapikseli. Tam około 18 do 20 wychodzi, więc to już jest tak fajny obraz, który na przykład jeśli robimy fotoalbum, gdzie potrzebujemy na całą rozkładówkę jakieś zdjęcie z parą młodą czy żeby oni byli w miarę wyraźni. Oczywiście Fotografując ludzi, aż tak daleko nie odlatujemy, ale bardziej chodzi o to, żeby jednak mieć troszkę więcej tych megapikseli, szczególnie do podkadrowania, więc ja w razie czego składam sam, jak coś takie panoramy, więc też nie ma z tym problemu, jedynie dodatkowo czas. Więc wtedy Możemy sobie na przykład parę młodą ująć w jednym ujęciu i potem resztę to już zrobić dookoła tego, tylko przesunąć się w prawo, potem do góry i można w takiej formie też jakby przelecieć dronem tutaj yy, w różne miejsca i też samemu sobie coś takiego złożyć. Więc jeśli chodzi o te 48 megapikseli raczej wydaje mi się że to jest takie troszkę naciągane i w przypadku szczegółowości jednak no, z tego znaku da się odczytać tylko że według mnie już no, traci ono na takim szczególe i też ten szum wydaje mi się że jest większy. Ale to już kwestia, oczywiście, bo to też jest złożone z trzech y, ekspozycji, ponieważ zależy mi na tej jakości, żeby i w światłach, i w cieniach mieć jak najwięcej detali bez szumu. Y, oczywiście, tak jak mówię, można by się pobawić w te pięć ujęć, wtedy mamy jeszcze większą tą rozpiętość tonalność. Ja teraz zastanawiam się bardziej y, nad zakupem. Mini trójki zwykłej, ze względu na to, że czujniki nie są aż mi tak potrzebne, chociaż wiem, że komfort pracy poprawiają i chyba będę celował w trójkę z kontrolerem, z wyświetlaczem. I mój pewnie miniacz dwójka już pójdzie tutaj na, na sprzedaż, chociaż służył mi bardzo długo. I naprawdę jestem zadowolony. Fajnie się tym lata. Jest lekkie, poręczne, do plecaka można bez problemu schować. Dlatego, jeśli ktoś szuka pod śluby, oczywiście, ja wiem, że kusi 3 Pro, tutaj albo 3, zwykła trójka Classic, ewentualnie używany 2 Pro, tylko trzeba pamiętać, że tam jest masa. I teraz kwestia, czy będziemy tego drona aż tak dużo używać, bo ja uważam, że. Warto tak inwestować w sprzęt, żeby on zarabiał na siebie. Ja tych ujęć z dronów dużo nie dodaję, tylko pod kątem bardziej przebitek, jeśli chodzi o filmiki, teledyski. Ale w przypadku ujęć tutaj zdjęć, to na sesji trafi mi się jedno, dwa ujęcia, jakieś sesje plenerowe, czy sesje narzeczeńskie. Dlatego teraz koszty przekalkulować, czy warto dopłacać. No i trzeba pamiętać, że już powyżej 250 gram musimy mieć Oczywiście, te szkolenia już, które spełniają tutaj odpowiednie warunki. Stąd przy mini, mini e, dronach jest to o tyle fajne, że wystarczy tylko zarejestrować drona i nie ma potrzeby tutaj i pilota, ale nie ma potrzeby dodatkowo jakiegoś kursu tutaj zdawać. Zresztą kurs jest darmowy, więc na pewno warto, żeby znać przepisy. I co ja planuję też z tego drona robić? Oprócz tego, że e, przy pracy hybrydowej potrzebujemy dodatkowych ujęć, które gdzieś tam w Teledysku fajnie tutaj współgrają i tak wypełniają te ujęcia, to pomyślałem sobie, że nawet ze standardową baterią tamten dron wytrzymuje, no, według opisów 37 minut, jeśli dobrze pamiętam, ale niech wisi 30 minut i można zrobić coś takiego, że jeśli zależy nam na nagraniu, na przykład wyjścia pary z kościoła, czy zdjęcia grupowego, to możemy sobie wyjść, na przykład, podczas komunii, kiedy jeszcze komunia trwa. I tam parę modułów już sfotografowaliśmy, to wtedy jak jest więcej gości w kościele, no to ksiądz, księdzu chwilę zejdzie tutaj, zanim komunię wszyscy przyjmą. I wtedy można sobie wyjść na zewnątrz, drona podnieść i pogoda i warunki są dobre, nie ma jakiegoś dużego wiatru, nie ma drzew w pobliżu. Można sobie drona podnieść właśnie w górę, nakierować, włączyć nagrywanie i... Wrócić do kościoła, i tam zaraz po tym jest wyjście z kościoła, więc no, 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 nigdy mi się nie zdarzyło, żeby trwało to pół godziny. Zazwyczaj to jest moment, że to trwa jeszcze 15 minut. Wychodzimy, jeszcze dodatkowo możemy sobie zrobić fotę, e, robimy zdjęcie grupowe. To nie trwa więcej niż pół godziny, ewentualnie w ostateczności można dokupić sobie baterię rozszerzoną baterię plus. Która no, jest droga, bo kosztuje tam nowa chyba tysiaka. Wiem, że są osoby, które tam gdzieś ze Stanów sprowadzają, za nawet 700 zł można kupić. No i tam y, na baterii myślę, że ponad 40 minut spokojnie można osiągnąć. Niestety no i wtedy dron cięższy, więc trzeba pamiętać, że nie mieścimy się w tych przepisach poniżej 250 gram. Ale fajna opcja, że możemy sobie drona powiesić i on tak naprawdę może nam filmować bezpiecznie e, tutaj goś gości i parę młodą wychodzącą, więc jak są jakieś fajne. I tu. Wtedy mogłoby się przydać 4K już 50 czy tam 60 klatek, ze względu na to, że jeśli będzie jakieś konfetki czy coś, to będziemy mogli fajnie to spowolnić. Więc, tak jak mówię, kwestia zana zanalizowania bo trzeba pamiętać, że drony, no ta Mini 3 Pro to już jest spory wydatek. Na jakichś promocjach widziałem, tam można za mniej więcej 4700 i to bez FlyMore combo. Więc jak doliczymy jeszcze tam z Tysiaka, no to już dron się robi w pobliżu już szóstki. Jeszcze jak Keral musimy dokupić, więc no to już wchodzi, że tak powiem, tutaj w taki poziom cenowy używanego 2 Pro Mavica. Więc no trzeba mieć to na uwadze. Wydaje mi się, że wart jest swoich pieniędzy, czy to zwykła trójka, czy mini 3 Pro. Ale też ewentualnie z mini dwójki też będziecie zadowoleni. Dajcie znać, jakimi dronami wylatacie, jakie wy macie doświadczenia i do jakich kadrów używacie: czy tylko do zdjęć, czy też troszkę filmujecie, ewentualnie, czy zdjęcia tylko w plenerze, czy też dodatkowo się bawicie, na przykład fotografujecie kościół, salę itd. Dzięki wielkie za oglądanie, udanych kadrów, a jeśli interesujecie fotografia Hybrydowa, to w opisie i w komentarzu można znaleźć kurs, który stworzyłem właśnie o fotografowaniu i filmowaniu. Tak, żeby można było parze też oddać fajny teledysk, a dodatkowo też fajny kod, który obniża cenę tego kursu do jeszcze lepszej. Więc zapraszam, pozdrawiam, hej, cześć.